Dzień dobry wieczór, jak Państwu jest piątek jest. Dzień Boży. I szanowny. To Boży. Państwu jest godzina. To Boży jest? Za 25. Jaki Boży? No, 19. Ja ci powiedziałem, żebyś tam nie jechał, że będzie komedia. 25.11. 19, przepraszam. 25. 19 jest, mają pasz. I szanowne Państwo, pojechałem do jednego człowieka, który bardzo, bardzo haniebny list otrzymałem. Już chciał mnie pochować. I przysłał karawan. Nie, na razie nie będę wymieniać imienia i nazwiska z tego, że prowadzi policję do śledzenia. O, przepraszam. I tak dalej. I powiem tak. Człowieku, że przez zniszczyłeś dla majora kamerę. Ja zarabiam. Podatki płacisz. Podatki płacę. Księgowo mam. Wszystko mam zarejestrowane. Powiedz, co się stało. Co? Ja ciebie nie nagrywałem. Do kogo ty mówisz? Do tego, jak on się nazywa? Tego? Szumowo. Nie będę jego obrażał, ale po prostu jesteś grzesznikiem. I już. Na ten temat to mówisz o tym właścicielu zakładu pogrzebowego? Tak. I powiem tak. Człowieku, imię twojego imienia i nazwisko w imieniu z tego powodu, że jest dochodzenie w policji. Jest złożone w policji. Ty złożyłeś. Donos jest złożony, że jak wysłałeś list do mnie, że chcesz mnie pochować. Chcesz mnie pochować, czym prędzej do grobu zawalić. Sam się przyznałeś, a twoja sekretareczka w boczek trąciła. Powiedziała tak, zamknij się. To ty wiesz, kto to dzwonił. Bardzo dokładnie. I tak dalej. Jeżeli sekretarka trąca ciebie, trąciła, a ja to wiedziałem. Szkoda, że ja nie wziąłem kamery z tajnej. Szkoda to. Powinieneś kupić tajną kamerę. A ja mam. Nie mam. A drugi raz przyjadę do ciebie z tajną kamerą i nagram. Jeszcze raz pytanie, to jak ustawię. Kto to wysłał? Parawan. Pod moją usiadłość? Przepraszam, Krzysiu, na chwilę. Major, widzę, że pszniejesz. To smacznego. No, bardzo dziękuję. I powiem tak. Masz nożyczki. Powiem tak, człowieku, przyznaj się lepiej do tego listu, bo jak już karawan wysłałeś, chciałeś mnie żywego pochować. Ale o kim ty, Krzysiu, teraz mówisz? O człowieku domie pogrzebowym. A. To jego pochowają. I? Zrzeszyłeś. Straszył mnie, że będę płakał. Powiem tak, nie strasz ani majora, nie strasz ani mnie. Ja więcej więzienia spędziłem, niż on podsłuchę kończył. 8 lat, a ja ponad 10 lat więzienia. I ja za byle gówno nie siedziałem. I powiem tak, prawda, major, powiedziałeś. Powiem tak, przyznaj się lepiej, że to zrobiłeś, ktoś się mnie namówił, podjechał, napisałeś. Masz ksera, masz wszystko. Ja ksera nie mam. Komputera nie mam. Wiesz, i powiem tak. Nie miałeś prawa wyrywać z rąk majora kamerę. Nie miałeś prawa. Bo on szarpał mnie. Nie miałeś prawa szarpać jego. Szarpanie oznacza... Ja jego nie nagrywałem. Szarpanie oznacza bicie człowieka. Wyciągnięcie z samochodu. A
sekretarka twoja też będzie świadczyła w sądzie i będzie mówiła prawdę. Jeżeli prawdę nie powie, kto zadzwonił do ciebie na twój telefon, a ty wysłałeś karawan pogrzebowy, chciałeś mnie żywego pochować, wiesz, człowieku, wiesz, jak to mnie... To dla mnie jest bardzo haniebnie cierpiąco. Zobaczyć... Ja żadnego gówna nie jem. Zobaczyć, że ja leżę w trumnie. Że już ja jestem gotowy do pochówku. To stare zdjęcie było przerobione, co cię pobili wtedy. I powiem... Mi nie było. I powiem tak. Przepraszam bardzo, on miał kamerę, on miał wszystko, komputery ma. Ma ekstra komputery, ma te kserokopiarki ekstra. Bo ja widziałem twoje kserokopiarki. I za ten list, albo oddasz kserokopiarkę na chodzie dla mnie, sprawną, pokryjesz koszty haniebne dla mnie i jeszcze coś zabiorę od ciebie i zażądam na sprawie, bo pójdzie to do sądu i zażądam, jak ja powiedziałem, na sprawie zamknięcie tego, prowadzenie firmy. Już żegnaj się, bye bye, sobie rób. Zbadaj tu sobie sekretareczkę, bo ja widziałem, jak trąciła ciebie pod boczek, że cicho bądź. Powiedziała tak, cicho bądź. To słowa twojej sekretareczki. I wiesz co, człowieku, zapomnisz o zakładzie swoim, bo ze mną nie wygrasz. Pamiętaj. Z tobą jeszcze nikt nie wygrał. I powiem tak. Major, żeby miał kubek, to by w niego kubkiem rzucił. No prosto to, bez jednego ruchu. Krzysiek, ty mogłeś kubek wziąć ze sobą. Szkoda, że kubka nie działa, Major. A ty jeszcze metalowego trzeba było wziąć i dużego, to jakby jedną, ale takiego starego. A w środku by był beton zalony. To... Wiem, to już kurwa na śmierć by poszedł. O, jakie dobre, bo to już z grzybami. Pieszarki to są, bo ja wybrałem. I powiem tak. W piątek. Wiem. No wiem, ja też wiem. I powiem tak, jeżeli nie chcesz pójść do pierdla, a wiesz gdzie pierdelek? Gdzie? Na Kopernika i na Hetmanski. Na Hetmanski recydywa. Ja tam byłem. No, tam recydywa. A na Kopernika? Areszt śledczy. Dobre, major. I powiem tak. Opanuj się, człowieku, z tymi swoimi karawanami i zamknij ten karawan, te karawany. Przemalej ich na jakie chcesz, ale nie na czarne. I ja czekam. Ja czekam. Do poniedziałku. Do wtorku. Do wtorku dam jemu. Do wtorku daj, no. Co? Do wtorku. Akurat no. 48 godzin. No. Jeżeli nie przywieziesz pieniążków dla mnie za list, a dla majora na kamerę 400-500 zł. A ile dla ciebie? Ile dla ciebie, Krzysiu? Tysiączkę dla mnie. Tysiąc? Tysiąc. Tyle żądasz? Tyle żądam. Tyle cenisz swoje życie? Tak. 1000 zł tylko cenisz swoje życie? Swoje życie cenię 5 miliony. 5 miliony, tak? Tak. I im powiem tak. Masz tyle przywieźć. 5 no. milionów czy 1000? 5 milionów. Pomyliłem się tam. I
powiem tak. Masz przewieźć tyle pieniążków, bo masz pieniądze, bo jesteś bogaty, esz. Esz tak Borodo. Borodo. A zaraz wymuchamy twoje imię i tak dalej. A ja wymucham twój adresik domowy. I co wtedy będzie? A wtedy zobaczymy, co będzie. Na razie nic nie będę mówić. Bo jest prowadzenie śledztwa przez policję. Tak. To może się zakończyć grzywną. Jak sąd przysądzi dużą grzywną, bardzo dobrze. Ja będę żądać i grzywny i zamknięcie zakładu. A jak sąd przychyli się do jego? Odwołanie pójdzie. Do wyższej instancji. Major, będziesz świadczył na policji? No pewnie, że tak. No ale wiesz, że to jest konfidenstwo. A w policji będę świadczył? No. Jak on chciał... Konfidenstwo. Jak on... chciał... rozpierdolił moją kamerę. Całe te... groził mi wiadomo jakiejś rzeczy. A do tego... ja napiszę pismo jeszcze od siebie. Ja nagrywałem, czy ktoś inny nagrywał ten film? Major nagrywał ja pomnik. Jego twarzy nie... Pomnik, jego nie było. Ja podeszłem do jego, on się zerwał i nie pokazał majora twarz. Innych ludzi nie pokazał, tylko twoją twarz pokazał. Szczerze ci mówię. I pytał, kto nagrywa ciebie? Mówię, dużo ludzi mnie nagrywa. A ten nagrywa? Ja mówię, czasami nagrywa. Jak mój komputer jest zepsuty. A my nie mam teraz komputera. To on nagrywał? Ja mówię, i on i jeszcze inni ludzie nagrywali. Meksykano? Mówię, a gdzie mieszka Meksykano? Mówię, Bobory 10. Jak on ma na nazwisko? Jarosław Andrzejewski. Ale ty nie możesz mówić, Borodo jest. To już wiesz. Ja biorę na siebie. Na siebie bierzesz? Tak. Za to wypowiedziałem, że wiesz, jego słowa, że wiesz, ci powiem o, na tym. Taki jesteś? Mam pieczątkę. Mam działalność swoją. I ty, major, ten, słyszysz? Podatki przecież płacisz. No pewnie. Mam zarejestrowane to wszystko na siebie. Jutro pojedziemy tam i może... To czuję, baterie. Że to będzie gruba afera. I może tam baterię znajdziemy, wiesz? Gdzieś. Ja. Ale już kamera przecież zepsuta. Tak, to nic nie zrobisz z niej. Pokaż Krzysiu kamerę do kamery. Jak rozwalona. To niech major pokaże, bo to jego kamera. Ja nie będę się dotykał. O. Weź, pokaż. Pokaż. I wymienię, czego brak. A, to już pani nie ma. O kurde. I tutaj też, jak na ziemi lądowała, to... To tylko tu jest... Pierdolną, aż huk poszło. Poszedł huk? Huk. Ja słyszałem. On wyrwał z rąk jego kamerę, a wyrywać nie można. Nie można niszczyć cudzego mienia. Możesz zwrócić uwagę, krzyczeć możesz, wyzywać masz prawo, ale nie mieniem rzucać ob ziemię. Tak samo zniszczył moją robotę. Twoją pracę zniszczył. Tak. Twoją osobowość. Twoją, no wielką twoją wielką pracę. Tak samo jakby ktoś go chatę mu spalił. To też by zniszczył. No. I powiem tobie, że znajdę ciebie, gdzie ty mieszkasz. Znajdę. A ja mam kamerę tajną, to nagram ciebie. Masz tajną, bo kiedyś mnie kiedyś nagrałeś. No. No. I? Pamiętasz, jak mnie nagrałeś? Pamiętam. No, a spowiadałeś się z tego w kościele? Co? Spowiadałeś się w kościele? Tak, spowiadałem się. Nie. Ksiądz nie powiedział. Wiesz, co ksiądz powiedział? Co? Bardzo dobrze, że nagrałeś. O, ty. O. Śmiechu warte. No i co teraz? Ty, Maja, rozgać światło. Prędko. No po co? Bo jakiś biały stoi. Nikogo nie ma. Stoi. I powiem tak,
Mów, Krzysiu, mów. Człowieku. Opanuj się. Opanuj się lepiej, opanuj się. Wiesz, ciebie ludzie wąchają. Ale Krzysiek, nikt nie potrafi wąchać tak jak ty. Twój akuratny nos wywącha wszystkie sprawy. A co, nie? Zgadza się, ale powiem tak. Postąpiłeś bardzo źle, haniebnie, no majora i dla mnie. Ja nie podaruję tego, co ty napisałeś. Jest zgłoszone do policji. Jest. Mówię szczerze i otwarcie. Byłem na komendzie trójki i jest zgłoszone. Będzie ścigane sprawa sądowego i tak dalej. Będzie z tego ciągane zamienie za napisanie, że ja już leżę w trumnie, że chcesz mnie pochować i tak dalej, żywego człowieka. Major, a te śledzie z cebulką? Czy bez? Tak. Z cebulką, nie? Z grzybami. I z grzybami. I powiem tak. Bo to dobre. Przestań tak robić, człowieku, bo nie tędy droga dla ciebie. Ja przyjechałem tobie pokazać list, że ty napisałeś. Może twoja sekretarka powiedziała, że tak, my i ty sam nawet powiedziałeś, że tak wysłałem ten karawan. Bo do mnie ktoś zadzwonił, że trup na szkole. To każdy może zadzwonić, powiedzieć, że jest trup. Ale to musi zażądać numeru telefonu. Jeżeli nie zażądałeś numeru telefonu od X osoby, to właśnie ty to zrobiłeś. Ponosi na siebie odpowiedzialność. Świadectwo zgonu. Bez tego się nie chowa. I masz mi teraz ukazać, jeszcze raz przyjadę, masz mi ukazać dokumenty swoje i świadectwo zgonu. A na świadectwie zgonu kto zgłasza i tak dalej. No tak, trzeba. A jak nie podaj imię i nazwisko, to nie przyjmuje się. Musisz prowadzić dokumenty normalnie, a nie fałszywie. A jeżeli fałszywie umiesz prowadzić, to będziesz poniesiesz karę. Będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dobrze, ja zgłosiłem na komisariat. Ty byłeś, ja byłem. I spotkamy się w sądzie. Spotkamy się w sądzie. Razem ja będę miał list, oryginał i ksero zrobię i pokażę dla sędziny, co ty wypisałeś. A nie chciałeś postawić pieczątki, bo nie chciałeś się ujawnić. Ale ujawniłeś się swoim godłem. Godłem ujawniłeś się, że ty to robiłeś. Czyli afera będzie. I na razie tyle, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Major, chcesz coś dopowiedzieć jeszcze? Ogólnie na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo sobie jem pyszną rybkę. Kolacja Boża. No i dobra. No to będzie afera niezła z tego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja chcę, żeby było, doszło do afery takich chamów durnych, ja będę jeszcze likwidował. No. Żeby ja w trumnie leżał, kurczę, i mnie chować? Ty jeszcze żyjesz. Trupów się chowa. Albo ktoś znowu kawał zrobił, ale chyba nie wiem. Policja będzie prowadzić dochodzenie. Tam będzie musi zarządzać świadectwo zgonu. Nie wiem. No. Dobra, dziękuję bardzo. Dobranoc wam. Szczęść Boże wam wszystkim. Co Majer? Dobra, już. Dobra. Koniec. Pokryweczkę weź. Ja wiem. O Jezu kochany. To nieładnie tak, Krzysiek. Ale co, nie ładnie?
No, że karawan przyjeżdżał. No. Toż ty jeszcze badania robiłeś teraz w szpitalu, byłeś, toż ty się dobrze masz. Słuchaj. Chcę zniszczyć. Nie, nie koniec. Masz, Krzysiu, wypij piwko bezalkoholowe. Otworzyć ci? Otwórz. Otworzyć? No. To bezalkoholowe, to może major, masz ochotę? Chcesz? Nie mam jeszcze jedno alkoholowe. Krzysiu, bo to takie koreżada, tylko nie, jakie chcesz. Czy grejpfrut z pomarańczu, czy jabłko z miętą? Czym? Jabłko z miętą lub grejpfrut z pomarańczu. Co wolisz? Które? Jabłko z miętą, tak? Dobra. I... Op! A przepraszam, aż się zabierze. Majorze, chcesz jedno? Ja nie. Inne jest. Krzysiu, to ja tobie zostawię poleczyć się, jak gdyby, co? Do lodówki, słuchaj, masz lodówkę w domu? Mam. Masz, tak? O Jezu, często mi to mentolowy. No, tylko musisz kliknąć. Nie wiem o tym. Pamiętam. No. To tak nieładnie. Ja już, wiesz, Marki, nie mogę wytrzymać. Co? Nie mogę wytrzymać. Tak nękają. Tak. Mhm. To widzisz, no. Co zrobisz? Życie. Chuj rodzi. A no, tyle zarobiła, to chuj to. Winno. Mogę jechać, nawet śmiało. Gdzie? Jeszcze po tym piwie. No to 0%, to alkoholu nie ma w tym. A jutro ja pojadę do jego, kurwa. Jeszcze raz. A sobota czynna będzie? Dom pogrzebowy na okrągło. Na okrągło, tak? Wiesz, 4 godziny na dobę. Te? Dom. No jak będzie do ciebie skakał, Krzysiek? Nie będziesz się bał? Czego nie mam się bać? Musisz wziąć majora i kubek. Majorek jebnie. To pęta. Nie boisz się, że będzie cię zaczepił? Kogo? Kto? Szmurło ciebie. Ja kulturalnie do niego wkładę. Powiem dzień dobry, dzień dobry. Powiem. No. Ale powiesz, że donosik złożony jest. Jest. Ja powiem tak. Szmur. Jak ona będzie, ta kobieta, powiem, dzień dobry. Naładuję, muszę tylko naładować tajną kamerę. No. I muszę wziąć, podjechać i majorem tam stanę, gdzie stanąłem. Ja tam nie będę strzelał, to muszę, kurwa, to maczetę wezmę. Maczetę? To on was wtedy do sprawy podciągnie. Nie może nic brać. Sama obrona. Sama obrona? Nie. Major, nie może nic brać. Ja kulturalnie wejdę. Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem z panem porozmawiać, panie Szmurło. Wiesz pan co? Nagrałem jeszcze raz u panu wiadomość, że jest zgłoszone na policji i tak dalej. Bo ja mu podziałem oczy. Panie, jeśli ja pojadę, za ten list. No on co powiedział na ten list, że to on? Jedź. No ja pojechałem. Ja pojechałem. I... To czyli to nie Meksykano jednak. Co? To jednak nie Meksykano. Jeszcze dochodzenie mi idzie. Dzisiaj zgłoszenie dopiero. Nie ma co Meksyka oczerniać, jak tak. Przepraszam bardzo. Ja je zaznaczone w piśmie, w protokole. No. Żeby znaleźli przestępcę. Żeby zaczęli od Szmurło. Tam jest, musi być świadectwo zgonu moje i tak dalej. No ale nie ma. Ale jest wyjazd karawanu. Kto to zgłosił? Kto to zgłosił? A jak wyjeżdża karawan, to musi być... Przekazanie, dla ludzi musi być przekazanie, co? Świadectwo zgonu. Pod dokument.
Ciach. Dowód to sobie cyfry. A nie było. A nie było? A karawan był. Był? Był karawan. O Jezu. Ja powiem tak. Panie Szmurło, wiesz pan co? Pokaż pan mnie dokumenty lepiej. Karawan był? Był. Co jeszcze? Pan myślisz? Samolot może pogrzebowy pan myślisz? A gdzie on wyląduje? A w parku. Lądowali tu samoloty. Lądowali. W parku? Nie lądowały tu samoloty. Mało helikoptery. Na szkolnej. Tu. Tu wyląduje na szkolnej. No. Prezydencki taki. No. Ja powiem tak. Nie masz prawa. Gdzie ty idziesz, Krzysiu? Do teletki. A po ciężkiemu czy po letkiemu? Po letkiemu. Całe życie robię. No. Coraz gorzej.